Poznaj! Mister Bista? Fajnie! Arnoldzie, wygląda na to, że masz szczęście i będziesz mógł wziąć udział w jednym z wyzwań. Mister Beast stał się najpopularniejszym blogerem, wyprzedzając nawet PewDiePie'a, który przez 9 lat był na szczycie. A teraz Mister Beast daje ci $1 000 000, a twoim zadaniem jest wydać je wszystkie tutaj w ogromnym supermarkecie. Tak, zdecydowanie celuję w zdobycie tytułu nowego superbohatera. Ale jest też ciemna strona jego dobrych uczynków. Ze względu na plotki, że Mister Beast ma zamiar odwiedzić supermarket i zapłaci za wszystko w koszykach zakupowych, pojawiło się w pewnym momencie setki ludzi czekających na darmowe rzeczy. A kiedy Jimmy się o tym dowiedział, specjalnie nie pojawił się w supermarkecie, aby zachować efekt niespodzianki dla swoich innych eksperymentów społecznych. A te wszystkie darmozjady po prostu zostawiły swoje kosze i odeszły. Ale byli też dobrzy ludzie. Dobrowolnie spędzili całą noc, pomagając personelowi supermarketu odłożyć wszystkie rzeczy z powrotem na półki, zanim się zepsują. Ale wydaje się, że masz szczęście. Masz $1 000 000 i 5 minut, żeby go wydać. Gdzie zaczniemy? 50 konsol PlayStation 5, 50 ogromnych telewizorów, 800 par butów sportowych, mam nadzieję, że będą w twoim rozmiarze. Arnie, może pomyślisz nie tylko o sobie i coś dla mnie weźmiesz? Dzięki, przyjacielu. Zostawcie komentarz, to będzie dla mnie prezent. Arnie, udało ci się wydać dokładnie $1 000 000! Jak zamierzasz zapłacić? Gotówką? Ups! O-o! To był tylko prank! To tylko pieniądze z Monopoly! Znowu pech, Arnoldzie. Ale nie martw się, mam coś dla ciebie. Do zobaczenia, Arnie. Pa, pa, Arnie.